Cześć przyjacielu, witam w kolejnym odcinku. Tutaj za mną jest Corvette C6 w wersji Grand Sport z 2011 roku. Dzisiaj pokażę Ci, co tutaj jeszcze zostało mi do zrobienia, bo ściągnąłem to auto ze Stanów. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o tym autku, oglądaj odcinek. Moi drodzy, auto jest w stanie takim, jak widzicie, niestety. Ja już tym autkiem jeździłem, już generalnie było jezdne, ale niestety, nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli na bieżąco oglądacie moje filmy, to tutaj jest deska, która była wystrzelona i już została wyjęta przeze mnie. I teraz, jeżeli uważacie, że taką deskę wyjmuje się w parę godzin, no to nie, muszę Wam powiedzieć, że nie. Taką deskę udało mi się wyjąć w parę dni, niestety. Moi drodzy, naprawdę wyjęcie tej deski to jest jedna z trudniejszych rzeczy, które robiłem we wnętrzu auta. Wyjęcie deski w Jeepie Grand Cherokee, gdzie ta deska jest znacznie większa, jest dużo łatwiejsze. Tutaj jest po prostu mniej miejsca, wszystko jest bardziej upakowane. Ciężko dostać się do niektórych śrub. Zresztą zobaczcie, ile tutaj śrub musiałem wyjąć, żeby wykręcić, żeby wyjąć tą deskę i poduszkę. I ile rzeczy musiałem zdemontować. Także aktualnie to jest auto w częściach, tak jak widzicie. Parts car, można by pomyśleć. Nie, moi drodzy, będziemy to składać, tylko po prostu tą deskę muszę odesłać do regeneracji, żeby mi to pięknie naprawili i poduszeczkę zregenerowali. I będziemy to wkładać z powrotem. Przy okazji pokażę Wam tutaj już całe auto jest naprawione. Jak wiecie, tutaj było uszkodzenie w tył i troszkę było dojechane też przodem, więc był pęknięty zderzak z tyłu. Już mam autko zarejestrowane. Wydechy są wyprostowane, także idealnie są już proste. Tak samo zderzak jest naprawiony, pospawany i polakierowane. Wszystko jest pięknie. Teraz auto jest brudne, więc wygląda niezbyt okazale. O, proszę, tu licznik leży, tam dekory, tam jakieś różne inne plastiki, kupa kabli. Niestety tak to wygląda, moi drodzy. Drzwi są niedomknięte, bo po odłączeniu akumulatora do Corvette się nie dostaniecie, z uwagi na to, że ma elektroniczne zamki w drzwiach. Także żeby się z tego auta dostać się do niego, bądź się z niego wydostać, to musi być prąd. Tak to wygląda. Tutaj wyjąłem moje piękne radio z Android Auto i Apple CarPlay z kamerą cofania. Będzie trzeba je zamontować z powrotem. Przy okazji poprawię tutaj też parę rzeczy, takich, można powiedzieć, kabelkowych. Poukładam to wszystko tak, jak powinno być, bo przy montażu tego radia też troszkę tutaj było popierdzielone. Tam widzicie, leży moduł airbag, który trzeba oddać do czyszczenia przed założeniem z nowymi poduszkami. Tutaj była wystrzelona poduszka kierowcy, poduszka pasażera i jeden napinacz pasa. Mam go tutaj. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. To jest, moi drodzy, tak wygląda napinacz, który jest w całości niewystrzelony. Przyjrzyjcie się tutaj dokładnie. A tak wygląda napinacz, który jest wystrzelony. W ten sposób. Tu jest taka linka, która się zaciska i po prostu po wystrzale ta linka jest zaciśnięta po to, żeby Wam te pasy docisnąć w momencie wypadku. Natomiast tutaj mamy oczywiście poduszeczkę z logo Corvette. To też trochę potrwa, zanim się znajdzie taką nakładkę. I to będzie również wymienione. Ta poduszka również będzie zregenerowana. Tutaj leżą fotele. Fotele na szczęście są całe. Nie ma potrzeby ich naprawy. Wszystko jest z nimi w porządku, ale musiałem je wyjąć, żeby po prostu łatwiej było się dostać do tego całego pierdzielnika w środku. Także poza tym autko już jest jezdne. Wszystko działa. Nie ma żadnych błędów. Skrzynia działa idealnie. O, a propos skrzyni. Niestety mamy jedno faux pas, bo w sumie nawet nie wiem, bo nie mogę znaleźć tej drugiej części. Czy podczas zdejmowania, czy już tak było, mamy uszkodzony ten gear linkage tak zwany, czyli taki przewód, który idzie aż do skrzyni i tutaj na końcu po prostu jest uszkodzone to łożysko. Będąc tutaj wymienię je, bo niestety no szkoda to zostawiać w ten sposób, bo później nie będą Wam wchodzić biegi, będzie trzeba gdzieś na prędkości konsolę centralną rozkręcać, żeby się dostać do tego. A jak już to mamy na wierzchu, to po prostu wymienię albo cały ten kabel, albo to łożysko. Zamówiłem już i słuchajcie, tutaj na AliExpress taki kabelek kosztuje 70 zł, albo wyjmę z niego to łożysko i po prostu wepchnę tutaj i będzie zrobione, albo wymienię cały ten kabel i tyle, i będzie nowe łożysko. Dla porównania, na Allegro ten sam kabel, również z AliExpress, kosztuje 500-600 zł. Tak to wygląda. No i tu, moi drodzy, wszystko porozbierane. Górna część deski, dolna część deski, cała konsola centralna, wszystkie wiązki trzeba było powyciągać. Tu mam wiązkę, która idzie przez jeden otwór w desce, tu mam wiązkę, która idzie przez drugi otwór w desce. Dodatkowo tutaj bardzo dużo różnych innych kostek do różnych elektronicznych rzeczy. No i jest trochę tego rozbierania. Ale pokażę Wam teraz ciekawostkę. O, już wiem, co to jest. Nie wiedziałem, co to jest. Coś tu wisi. Okazuje się, że to ma tu wisieć, tylko trzeba to porządnie umocować. To jest moduł GPS, moi drodzy. Co prawda on chyba już jest teraz niepotrzebny, dlatego że w tym radyjku
roku. Jest Android Auto, Apple CarPlay. Nie wiem, tam nie ma chyba dostępu do fabrycznego GPS-a, więc nie jest to potrzebne, ale dla kurażu po prostu to umocujemy, żeby było tak jak fabrycznie. No i tu wychodzi kabel do internetu. Nie wiem, gdzie on idzie, z czym się łączy. Idzie to gdzieś tam i chyba wyjmę ten kabel, bo on tu do niczego nie jest podłączony. Widocznie ktoś tutaj miał jakiś taki Seattle, Etol amerykański czy coś w tym stylu i to było tym podłączone. Także jest trochę tego pierdzielenia. Tył jeszcze muszę poskładać, bo tam było naprawiane. Plastiki mam niezłożone, bo muszę jeszcze dołożyć kamerę cofania. Muszę też zdjąć, muszę też, moi drodzy, lampy wymienić tylne i jeszcze naprawić przednią lampę. Tylne lampy muszę wymienić, mimo że są całe. Albo przerobić na pomarańczowy kierunkowskaz, no bo fabrycznie z tyłu mamy czerwone kierunkowskazy, a w Europie musi być kierunkowskaz pomarańczowy. O, zobaczcie, co ciekawego znalazłem. Znalazłem coś takiego tutaj, jak sprzątałem, taki medal. To jest warte $20, ale już wiem, co to jest. Na początku myślałem, że to jakieś złoto i że znowu wygrałem na loterii, ale niestety nie. To jest po prostu, mówię znowu, dlatego że kiedyś znalazłem zegarek, który też miał być złoty. Okazało się, że nie jest złoty, tylko był pozłacany, ale i tak fajne gratisy. I tak o, takie coś na pamiątkę będę miał. To jest taka plakietka dla żołnierzy amerykańskich, okolicznościowa. I tutaj, moi drodzy, lampa jest do naprawy. To wewnętrzne szkło będzie naprawione, to zewnętrzne będzie wymienione. Kupiłem już również na AliExpress, bo niestety nie da się nic w oryginale dodać do tego auta. Dwa szkła na jedną i na drugą lampę 500 zł na AliExpress, w Polsce 1000. Na filmie może się wydawać, że odcień jest źle dobrany. Ale zobaczcie, ten błotnik był niemalowany, maska była niemalowana, ten błotnik był niemalowany, zderzak był malowany. Tutaj jest jeszcze niepospasowane, bo nie dopinałem go do końca, bo i tak muszę jeszcze go zdjąć i wyjąć lampy. Także z pasowaniem się nie kłopoczcie, ale zobaczcie, po prostu ta maska, która była niemalowana, jest z innego materiału. Pod każdym kątem, moi drodzy, o, teraz tu jest taki sam kolor, tu taki sam, a tu inny. Na filmie czy na zdjęciach pod każdym kątem to auto ma inne kolory, niestety, no to jest Ameryka. Zderzak mamy z jakiegoś specjalnego takiego gumolitu, błotnik z laminatu, maskę mamy z tego, co kojarzę, stalową, także wszystko się tutaj różni, są trzy różne materiały na styku i pod każdym kątem to wygląda inaczej. Widzicie, tutaj już jest zderzak ciemniejszy niż reszta, a tutaj jest jaśniejszy. Nie wiem, czy widać to na filmie, ale uwierzcie mi, że tak. Cieszy mnie, moi drodzy, to, że na szczęście tutaj są opony w miarę ładnym stanie, bo komplet opon do tego auta kosztuje mniej więcej 7000 zł. I cieszy mnie też to, że szkody tutaj były tak małe, bo naprawdę graniczy z cudem kupić jakieś części do tego. Także jeżeli chodzi o eksploatację, to na szczęście nic tu nie trzeba robić. Wszystko mamy, żadnych wycieków, nic takiego. Jedynie wymienimy sobie olej w silniku, olej w dyfrze. Skrzynia działa perfekcyjnie, więc nie ma powodu jej ruszać i będziemy śmigać. A zastanawiacie się pewnie, dlaczego tutaj leży folia. Otóż dlatego, że po odpięciu tego wszystkiego w środku nie mam jak podnieść szyb. A niestety jest tu takie coś dziwnego, że za każdym razem jak podepnę akumulator, to szyba się troszeczkę opuszcza z jednej i z drugiej strony. Także po prostu muszę to zabezpieczyć folią, żeby mi tam nie naleciało przez ten czas, co deska będzie w regeneracji. No i tak to, moi drodzy, wygląda. To by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o tą korwetkę, a pokażę wam jeszcze ciekawą rzecz. Zobaczcie, jak ciemne szyby ktoś tutaj miał w tym aucie. Muszę to oczywiście zdjąć, bo za to jest mandat od razu 300 zł, a jak traficie na złego policjanta, to nawet zabierają dowód. No i co ciekawe, szyby to jeszcze jest nic, bo to jest w co drugim aucie ze Stanów, ale patrzcie, co tutaj się dzieje. Cała przednia szyba jest przyciemniona. I to taką folią, moi drodzy, że jak ja tym wsiadałem do tego w nocy, to po prostu nic nie widziałem, nic. Naprawdę, tak ciemno, tak ciemnego i przedniej szyby jeszcze nie miałem. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda z zewnątrz. No, tutaj kawałek zdarliśmy. O, teraz nie zobaczycie dokładnie, ale no, wystarczy, że się spojrzy na to auto. Widać, że szyba przednia jest przyciemniona. Jak widać, nic nie widać w środku, tylko jest refleks, bo jest przyciemniona szyba. A za to jest oczywiście również lawetka. Niestety, moi drodzy, w Polsce także też trzeba to ściągnąć. No i tak to wygląda. Już chyba wszystko wiecie o tym aucie. Co ciekawe, ubezpieczenie na to auto kosztuje 660 zł za rok. Więc niedużo, uwzględniając wartość, prędkość, mój wiek i tak dalej. I jeszcze jedna ciekawostka z tyłu, gdy to auto przyjechało, to z tyłu na zderzaku, moi drodzy, był taki znak, który już wam pokazuję. Tak wyglądał ten znak. Ja już wiem, co to za znak. Jeżeli macie jakieś pomysły, dajcie znać w komentarzu. Takie coś było przyklejone na zderzaku.
dajcie znać, jak uważacie, co to za znak. Pewnie właściciel tego auta był właśnie związany z tym emblematem. Trzymajcie się, to wszystko na dzisiaj. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, bo już kończymy powoli Challengera, którego tutaj zdjęcia Wam wrzucam. Już pojechał do lakiernika, także też niedługo będzie składany. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Hej!